Dzień dobry wszystkim, ja oczywiście jestem vlog Mateusz, zresztą zdążyliście zauważyć, to jest Karolina, z którą czasami wyję. My sobie właśnie idziemy na cmentarz, bardzo dziwne, znaczy będziemy śpiewać na cmentarzu, to jest jeszcze bardziej dziwne. Będziemy nagrywać pewną piosenkę, wy jej niestety nie zobaczycie, bo to jest piosenka bardzo osobista Karoliny, dla pewnej osoby, nieważne. W każdym razie, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, akurat mam tak chwilę, a dzisiaj dużo czasu nie będę miał w domu, także przepraszam, że mogą samochody jeździć i tak dalej. Pewien użytkownik ostatnio, przepraszam, że nie wypowiem tego niku, ale jest dość dziwny dla mnie, także nie chcę go wypowiadać. Ostatnio pytał ludzi, czy to dobrze w zasadzie, że młode osoby nagrywają, bo w zasadzie bardzo często czerpią inspiracje od różnych ludzi, bardzo często powielają to zdanie, gdzie ty idziesz? Bardzo często, a nie, Karolina wysiadła. Że bardzo często powielają zdania od innych ludzi, że bardzo często biorą to zdanie. I tak myślę sobie, że faktycznie, zobaczmy, ktoś, kto ma 16 lat, z jednej strony powiela zdanie innych i tak dalej, no. Ale sobie w zasadzie musimy zdać sprawę z tego, że to całkiem normalne jest. Ktoś pod pewnym komentarzem do pewnej dziewczyny, która ma 16 lat i nagrywa, ci bardziej kumaci wiedzą, o co chodzi, stwierdzili, Karolina, nie śmiej się, stwierdzili, iż ta dziewczyna nie ma własnego zdania i tak dalej. No i jak już powiedziałem wcześniej, to jest całkiem normalne, że ludzie czasami powielają zdanie innych, część zdania innych przyjmują, a część odrzucają. I to jest normalne, tak zawsze było. Nie ma ludzi idealnych pod tym względem, a w szczególności młodzi ludzie tak robią. I bardzo często młodzi ludzie, zauważyłem, sam po sobie, słuchajcie, to jest najlepsze, bo sam widziałem swoje filmy sprzed paru lat, że poruszałem tematy, na które nie miałem zbytnio trochę pojęcia. Co ty robisz? Właśnie wypluła. Wsio wypluła dziewczyna, ale my możemy gadać dalej. Żeśmy no troszeczkę nie mieli pojęcia, ja nie miałem pojęcia, o czym mówię czasami, to jest całkiem naturalne i fajne. Wiem, że gadam bez sensu i gadam masło maślane, ale mam nadzieję, że zrozumieliście mi, o co chodzi. Także to była ta krótka odpowiedź. Widzę, Karolina już więcej nie będzie pluła, ale będzie się śmiała. No. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, cześć!